Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj witam się z Wami w odcinku DIY i dzisiaj troszeczkę inny film niż zwykle, bo sprawdzimy sobie zestaw DIY. Ja w ogóle nie wiedziałam, że jest coś takiego jak zestaw DIY, ale jak widzicie, mam tutaj zestaw z firmy Eco Spa na owocowe pomadki do ust. I w ogóle moim zdaniem alternatywa takich zestawów jest bardzo fajna, ponieważ możemy komuś podarować właśnie taki zestaw. No i nie musimy kupować na przykład pojemniczków, nie musimy kupować wosku pszczelego czy wazeliny. Wszystko mamy w jednej paczce. Jak ktoś lubi naturalne kosmetyki, lubi robić swoje kosmetyki, to wydaje mi się, że jest to super pomysł na prezent. I ja jeszcze nie otwierałam tego zestawu. Chciałam z Wami zrobić swoje pierwsze wrażenie i zrobić dzisiaj właśnie tą pomadkę do ust, komisyjnie otworzyć właśnie z Wami i sprawdzić, czy w ogóle to działa. Ja zawsze robiłam pomadki, jak wiecie, ze swoich produktów, kupowałam osobno wosk pszczeli, jakieś olejki, pojemniczki, a dzisiaj sprawdzimy, czy coś takiego będzie fajne i czy w ogóle nam to wyjdzie. I tutaj w opakowaniu mamy olej z nasion malin, masło z awokado, bardzo ciekawe, jeszcze nigdy nie miałam do czynienia z masłem z awokado, wosk pszczeli, opakowanie do pomadek, etykiety samoprzylepne na gotowy produkt i bagietka drewniana do mieszania. No słuchajcie, zapowiada się to ciekawie i w ogóle jestem ciekawa również, czy Wy miałyście do czynienia z takimi zestawami. Linka oczywiście do tego zestawu zostawiam Wam na dole w opisie, bo warto spróbować, mi się wydaje. Idzie wiosna, więc można sobie coś takiego zrobić, więc co, otwieramy to opakowanie i robimy pomadkę. Tak wygląda środek. Widzę, że mamy tutaj jakąś instrukcję obsługi. Tak, zestaw owocowych pomadek DIY do ust. No i tutaj mamy, słuchajcie, przydatne akcesoria, mamy sposób przygotowania, wszystko mamy objaśnione tutaj w instrukcji, więc jeśli zaczynacie swoją przygodę z tworzeniem kosmetyków, jeśli nigdy tego nie robiłyście, to tutaj macie właśnie wskazówki od producenta, także to jest bardzo fajne dla początkujących. Pierwszy produkt to olej malinowy, tak wygląda. Drugi produkt to bagietka do mieszania naszych pomadek. Tutaj mamy cztery pojemniczki do robienia pomadek, czyli jak widzicie, możemy sobie zrobić z tych składników aż cztery pomadki, także naprawdę jest to mega wydajne. Ja dzisiaj zrobię jedną. Mamy jeszcze etykiety do podpisania pomadek. O, tutaj mamy wosk pszczeli. Takiego wosku się nie spodziewałam, bo ja zawsze miałam w kawałku, a tutaj mamy już ułatwioną kwestię tego rozdzielania wosku pszczelego, bo nam się łatwiej takie groszki będą topiły. Mamy tutaj jeszcze masło z awokado, 100% naturalne. No i to wszystko, więc tak wygląda cały mój zestaw, jestem mega ciekawa, jak to wyjdzie i słuchajcie, nie mogę się już doczekać, więc zaczynamy, biorę sobie jeden pojemniczek. No i producent od razu tutaj nam sugeruje, skoro mamy cztery pojemniczki w zestawie, że składników jest tutaj właśnie na cztery pomadki. Ja sobie dzisiaj zrobię jedną, więc pewnie będę korzystać zaledwie z cząstki tych wszystkich składników, które tutaj mam, tak żeby mi wyszła jedna pomadka. Słuchajcie, brakuje mi tutaj czegoś, co mogłoby zabarwić nasz balsam, więc ja sobie dzisiaj użyję taką różową pomadkę, która mi zabarwi mój balsam, bo ja lubię, jak balsam jest delikatnie w kolorze różowym. Ja tej pomadki nie używam, więc dzisiaj sobie kawałek tej pomadki dodam, żeby nasz balsam był trochę różowy właśnie w kolorze malin. Także co, zaczynamy nasze DIY. Ja mam tu taką foremkę, która jest żaroodporna i uczulam Was, żebyście również mieli naczynia, do których możecie wlewać wrzątek, które możecie podgrzewać, ponieważ no, ważne jest to, żeby Wam nie pękły podczas kąpieli wodnej, więc ja dlatego mam tą foremkę. Zaczynam od rozpakowania wosku pszczelego. Jest mocno sklejony. No i będę sobie tutaj troszeczkę dawać tego wosku. Myślę, że taka ilość w zupełności mi wystarczy. To jest, słuchajcie, naprawdę fajna zabawa. Teraz biorę sobie moje masło z awokado i będę sobie dodawać do mieszanki mojej.
Tak wygląda to masło z awokado. Jak widzicie, jest zbite. Bardzo ładnie pachnie awokado. Ja bardzo często, słuchajcie, robię DIY, więc troszkę mam większe doświadczenie z tym wymierzaniem składników, więc wszystko robię na oko. Wiem mniej więcej, że tyle mi wystarczy do napełnienia właśnie takiego pojemniczka jednego, więc no, myślę, że tyle będzie ok. Jest to balsam malinowy, więc teraz przyszedł czas na olejek malinowy. On tak przepięknie pachnie, słuchajcie, tak naturalnie, więc będziemy sobie go dolewać kilka kropelek do naszego balsamu, żeby pięknie nawilżał usta, bo olej z malin jest antybakteryjny, jest odżywiający, jest wygładzający, także super się sprawdzi w naszym balsamie. No i dolewam kilka kropel. Okej, myślę, że tyle wystarczy. Teraz będę sobie zabarwiać mój balsam i będę sobie jakby wkrajać odrobinę pomadki. Myślę, że taka ilość mi wystarczy w zupełności, żeby zabarwić mój balsam. Nie chcę dodawać dużo tego koloru, bo chcę, żeby jedynie odrobinkę był ten mój balsam zabarwiony, więc tyle mi w zupełności wystarczy. No i co, jak mamy taką mieszankę, nieciekawie ona wygląda, ale spokojnie, no to możemy sobie ją rozpuścić i ja to będę robić w kąpieli wodnej. Czyli położę moje naczynie do wrzącej wody na spód garnka i po prostu będę czekać, aż mi się rozpuści. Wy to możecie zrobić w mikrofali, ale bardziej polecam właśnie kąpiel wodną, bo musimy doprowadzić, aby te składniki były płynne. Także do zobaczenia za chwilkę. Ok, jak widzicie, mój balsam jest w formie płynnej, podgrzany, więc teraz sobie będziemy szybko go przelewać do pojemniczka. Ważne jest to, żeby robić to bardzo szybko, żeby on nie zastygł, nasz balsam. Więc przelewamy. I po 15 minutach moja pomadka wygląda następująco, jak widzicie, zastygła już całkowicie, wykręcam, no naprawdę świetna, ma przepiękny zapach malinowy. Ja zrobię jeszcze jedną rzecz, bo skoro mamy etykiety, to sobie podpiszę moją pomadkę, żeby wiedzieć, co to jest za pomadka, kiedy mogę ją zużyć. No wiecie, data ważności nie jest ważna, ale ważne jest to, żeby był podpis. Chcę, żeby pięknie to wyglądało i wszyscy wiedzieli, że jest to pomadka ręcznie robiona, więc tutaj sobie zapiszę. No i będę przyklejać na moją pomadkę. No i zobaczcie, wygląda to tak. Możecie być pewni, że takiej pomadki nie będzie miał nikt prócz Was. Jest naprawdę świetna, świetnie nawilża. Idealna na wiosnę. Słuchajcie, mogę śmiało stwierdzić, że ten zestaw z Eco Spa, owocowy zestaw DIY, zdał test. Naprawdę świetna pomadka, no ja jestem mega zadowolona i na pewno będę używać. Mamy w środku same naturalne składniki, wiemy co dodaliśmy, także no ja serdecznie, serdecznie Wam polecam do eksperymentowania. Na stronie Eco Spa macie również zestawy do tworzenia kremów, macie naprawdę wiele tam, wiele składników i surowców na zrobienie swoich kosmetyków. I koniecznie dajcie mi znać pod spodem na dole, czy chcecie, abym testowała właśnie takie zestawy DIY, czy byłoby to dla Was czymś ciekawym, pomocnym, może lubicie to, może się zastanawiacie, czy nie rozpocząć przygody swojej właśnie z takimi zestawami DIY i ze swoimi kosmetykami, także koniecznie piszcie na dole w komentarzach. No i co? Oczywiście łapki w górę, jeśli film Wam się podobał. No i co? Ja się żegnam z Wami, do następnych filmów, pa pa!